Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj przychodzimy do Was z holem zakupowym z dwóch naszych ulubionych sklepów, Shein i Romi, od którego zaczynamy. Ja jeszcze może na początek powiem, że Shein przysłało nam wszystkie rzeczy, które zamówiłyśmy, jednak sklep Romui. Najpierw zaproponował nam, abyśmy sobie wybrały większą paczkę niż zwykle. Potem okazało się, że przysłali nam tylko cztery rzeczy, ale w mailu wytłumaczyli się, że mają jakiś nowy rok chiński, więc świętują, więc druga część tego naszego zamówienia dojdzie do nas. No i czekamy, także na dniach prawdopodobnie te ciuszki do nas przyjdą. Dotrą, przyjdą, więc znowu nakręcimy hol zakupowy, bo tam z tego sklepu będzie no około 8 chyba rzeczy, także akurat tyle, żeby nagrać osobny odcinek. Ale teraz nagrywam odcinek z tym, co mamy. Ze sklepu Shein mam sukienkę. Mam sukienkę w jakieś takie przedziwne, nie wiem, indiańskie, hinduskie wzory. Etniczne jakieś takie wzory, no. Chociaż tutaj zauważyłam literkę M. Jest, jak widać, czarno-biała. Może poszukajmy P. Nie ma. Jest czarno-biała, tutaj w talii zwężana. Myślałam na początku, że będzie za długa, jak otworzyłyśmy paczkę, ale jest tak do pół uda, może troszeczkę dalej. Jest bardzo obcisła, z takiego materiału bardzo rozciągliwego. Bardzo mi to przypomina materiału ze stroju kąpielowego, chociaż taką sukienkę już miałam, nie wiem z którego sklepu, ale wiem, że jest to sukienka spory na przygodę. Ten materiał mogę serdecznie polecić na lato, bo jest dość przewiewny, mimo że nie wygląda na taki. I jeszcze co do sukienki, z tyłu ma taką łezkę. No i w sumie powiedziałam chyba wszystko, co mogłam powiedzieć. Resztę jest, widać. Jest fajnie powykańczana. Także zasługuje na kupno. Takie 10 na 10. Ja z tego sklepu mamy taką bluzkę, koszulę. Bardzo przyjemny materiał. Może nawet być lekko pomięty, a nie będzie się to wtedy rzucać w oczy. Będzie to taki styl artystyczny nieład, takie artystyczne niechlujstwo, coś takiego. Tutaj te wzorki są wyszyte, tutaj mamy taką nitkę. Myślę, że ta bluzka będzie fajnie wyglądała z jeansami albo białymi spodniami, japonkami i taką torbą z frędzlami brązową. Do tego wisior, fajna stylówka moim zdaniem. Tobie nie. Ty nie lubisz takich. Ta bluzeczka też jest bardzo fajnie powykańczana. Mogę naprawdę polecić dla tych pań albo dziewczyn, które właśnie taki styl preferują. Ja mam bluzeczkę, która ma bardzo wykrojone ramiona. No w zasadzie są prawie całe gołe. Ale widziałam, że teraz nadeszła moda na właśnie taki wykrój. Bo jak byłam w Berszce z koleżanką, to wszystkie bluzki, nieważne jaki miały wzorek, nieważne jaki styl, miały właśnie tak wykrojone rękawy, to stwierdziłam, że czemu ja mam nie być modna i zamówiłam sobie taką bluzkę. Jak widać, prezentuje się ładnie. Kolor taki, no szary z ciapkami. Melanż. Co mogę o niej powiedzieć? Jest luźna, nie wiem, czy mamy w niej pozwolić iść do szkoły. No nie wiem. Ale na dwór, na lato, do galerii, wszędzie można w niej spokojnie wyjść. No, jedynie ta szkoła, nie? To się zastanowimy. Ale czy to będzie do czarnych spodni i włożyć kawałek do środka, resztę wypuścić, czy do spodenek, czy do spódniczki, już jak kto woli. Bluzka dobra gatunkowo. I ta aplikacja też jest chyba trwała. Nie, to się tak szybko nie spierze. To tak jakby ten materiał był tak zafarbowany. Nie jest to nalepione, tylko tak jakby ten materiał był zafarbowany, no. Prawda? Także myślę, że ta bluzeczka będzie dość trwała. Aha, i moja ostatnia rzecz. Z tej sukienki jestem bardzo zadowolona. Jak ją wyciągnęłam z worka, no to myślałam, że jednak to nie jest to, co myślałam, że będzie. Ale jak przymierzyłam, no to stwierdziłam, że ładnie w niej wyglądam, tak. Materiał, Sztywny. myślę,
Tak, sztywny, ale myślę, że nie będzie się z nim nic robiło. Nie będzie się kulkował, nie będzie się rozciągał. Właśnie to jest taki gatunek, że się chyba z nim nic nie będzie robiło. Tutaj są takie przeszycia, i nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj jest taki nieobrobiony materiał i jedyne, co mogę mieć jakieś wątpliwości, to do tego, bo tutaj, właśnie na tych końcówkach, będzie on się prawdopodobnie pruł. Ale myślę, że kilka razy tę sukienkę założę, bo naprawdę fajnie w niej wyglądam. Myślę, że będzie fajnie wyglądała i do szpilek, i do trampek nawet, no, na taki styl do luźny, trampek, nie? No, super to będzie wyglądało. No, ale do butów na szpilce też. Wtedy to nabierze takiego charakteru eleganckiego. No i co? I tą sukieneczkę też na pewno możemy polecić. Jasne, że tak. Nadeszła pora na kolejny sklep. No to pokazuj swoją bluzeczkę. Moja... Poczekaj, to jest sklep Romuwi, przypomnijmy, widzę. Ja ogólnie nie lubię koloru różowego, ale jakoś się przekonałam do tej bluzki, stwierdziłam, że jest strasznie słodka. To już jest chyba kolejna bluzka z H, co nie? A nie zwróciłam uwagi. No, zawsze te literki H, A, A. No, ale mniejsza. Materiał, dlaczego... co mogę im w ogóle powiedzieć? No ja się tak za bardzo na gatunkach materiałów nie znam, ale myślę, że jest to dobry gatunek. On się tak zbytnio nie naciąga, tak lekko jedynie. Ale nie jest też sztywny. Nie będzie się kulkował. Myślę, że to jest dość fajna bawełna. Tak mi się wydaje. Jedyne, co nad czym się zastanawiam, to czy ta naklejka nie zejdzie. I tutaj może być właśnie ten problem, bo jest to takie właśnie... Bo w Lusce ona faktycznie, ten materiał był zafarbowany, a tutaj to jest jednak naklejka. Więc prawdopodobnie kilka prań i... I ona zejdzie. No ale cóż, no, ubrania nie są na całą wieczność, nie? Ja nie zawsze ubieram się jakoś tak bardzo obcisło, nie zawsze muszę podkreślać swoje kształty, dlatego do czarnych spodni, do rurek, taka luźna bluzka będzie fajnym połączeniem. Fajnie to będzie współgrało. A w sumie mam teraz na sobie czarne leginsy, to czemu by jej teraz nie założyć, nie? Dobra, to ty wkładaj bluzkę, a ja pokażę. A ja pokażę teraz koszulę, z której raczej nie jestem zadowolona. Dlaczego? Wszystko byłoby fajnie. Krój fajny, luźny, do czarnych getrów, do jakichś płaskich butów, super. Ale niestety ten materiał... Nasi widzowie pewnie nie pamiętają, ponieważ nie żyli w latach 70. Ale ja pamiętam, to były takie lata 70., 80., moja mama była krawcową. Ja miałam do czynienia z różnymi materiałami. I ten materiał niestety nie jest dobry gatunkowo. Właśnie kojarzy mi się z latami 70., 80., a wtedy te materiały niestety nie przepuszczały powietrza, strasznie się w nich człowiek pocił. I właśnie ja myślę, że to jest taki najtańszy, najzwyklejszy materiał. A ja dostaję oczopląsu. Już mnie oczy bolą, jak tak patrzę, ty tą sukienką ruszasz. Patrzę tam. Znaczy, hej, bluzka, tunika, nie sukienka. Ja bym raczej w takiej krótkiej sukience nie wyszła. Nie patrzę na nią. Więc ja prawdopodobnie nie zdecyduję się, aby ją kiedykolwiek ubrać. No i niestety muszę powiedzieć, że to jest raczej bubel. Bardzo przykro mi to stwierdzić, ponieważ jest to ubranie z mojego ulubionego sklepu. No ale cóż, no czasami tam też zdarzają się buble. Trzeba uważać. Ale ja też mam paski. Tylko nie są tak stężone? No są grubsze i dlatego tak nie jest ich aż tak dużo. Wzrok nie głupnie. Nie głupne. Sukieneczka. Na początku myślałam, że będzie bardzo elegancka, ale jak sobie tak pomyślę, do trampek, do jakiegoś... do jakiejś takiej narzutki będzie super. To jest taki materiał koszulowy. Lekko prześwituje, ale myślę, że w lato większych problemów nie będzie. Na teraz to sukienka na pewno nie jest. Teraz jedynie możesz ubrać to jako tunikę do getrów, na przykład czarny. No albo spodni. Czy no po prostu do rajstop i do... Nie, do rajstop raczej nie, ponieważ ten materiał jest za lekki. Ale do grubych rajstop będzie się gryzło. No to przecież leginsy mam tak samo grube jak rajstopy.
Ale jednak... No są też takie grube rajstopy. Tak, ale jednak jak... Ale jednak getry to getry. Getry to nie rajstopy. W getrach to jest tak jak w spodniach, a w rajstopach... No dobra, ja chyba nie jestem kobietą, bo ja tego nie rozróżniam. Znaczy, no, rozróżniam, wiem co to rajstopa, wiem co to są getry, ale jakoś nie widzę tej różnicy, jakbym teraz tu miała tak ubrać. No ale dobra, my teraz nie o tym, nie o mojej kobiecości mówimy. Wracając do tej sukienki, właśnie najbardziej chyba kuje mnie to, że ona jest prześwitująca, ale cały czas mówię jest ona, nie, inaczej, ona bardzo wyszczupla, ponieważ ma tutaj taki wzorek, takie dziwne, taką wstaweczkę, takie dziwne coś, co nie wiem jak to się nazywa. Wstawka, ale... właśnie wstawka. Można to tak nazwać. I ona właśnie bardzo wyszczupla, niekoniecznie musi w niej chodzić jakaś taka mega szczupła dziołuszka. I to jest sukienka, z której nie jestem zadowolona. Jak możecie zobaczyć, nie leży tak, jak bym chciała, żeby leżała. Materiał jest dość sztywny, lekko się rozciąga, naprawdę leciutko, na centymetr. Na centymetr dwa. Jest sztywny, więc tutaj nie układa mi się dobrze, bo odstaje. Może jakby był ten materiał bardziej lejący, no to by się bardziej układał do ciała. Jest za długa i właściwie ten kolor jest taki smutny, nie? Taki smutny jest. Nie wiem, czy zdecyduję się ją ubrać. Może do czegoś mi kiedyś będzie pasować. Ale no tak to z sukienkami obcisłymi bywa. Jest dużo wymiarów, które trzeba akurat trafić. Biust, talia, biodra, długość sukienki, tutaj ramiona. W koszuli wystarczy tylko, żeby był rękaw dobry, biust, a reszta to tak... Może być na oko, niekoniecznie muszą te wymiary być takie akurat. A w obcisłej sukience, no trzeba trafić. No i ja nie trafiłam. Ale muszę powiedzieć, że wykonana jest dobrze. Materiał, no w sumie dobry jakościowo, też się z nim nie powinno nic po praniu dziać. No ale po prostu, no nie trafiłam. Czasem się tak zdarza, ale jeżeli chcecie też zobaczyć, czy często nam się tak zdarza, czy mamy jednak zamówienia dobre, to zachęcam do obejrzenia poprzednich holi, jeżeli ktoś z Was jeszcze ich nie widział, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Oczywiście wszystkie linki są w opisie, opisy czytajcie, bo opisy rzecz święta. No i co, teraz mamy się pożegnać. Tak, pa pa kochani. Bajo.